w ramach pierwszego Lubańskiego Festiwalu Literackiego w Lubańskiej Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie ze znaną i znakomitą psycholog Marią Rotkiel. Mam nadzieję, że Państwa tematyka psychologiczna interesuje. Z doświadczenia powiem, że jeżeli na przykład na sali mamy rodziców, maluchów albo nastolatków, to często pytania dotyczą różnych kwestii wychowawczych. Czasami pytania dotyczą radzenia sobie ze stresem, z trudnymi emocjami, więc ta pula jest bardzo duża, do wyboru, do koloru. Ja postaram się na wszystkie merytorycznie odpowiedzieć. Nasz dziennikarz zapytał Marię Rotkiel, jak czuje się w roli najbardziej rozpoznawalnej polski psycholog, którą zapraszają do swoich programów największe stacje telewizyjne w kraju. Ja się czuję dobrze wtedy, kiedy przyjeżdżam do takiej pięknej miejscowości jak Państwa, spotykam miłe osoby i mogę rozmawiać o tym, co lubię, kocham i czym się zajmuję już ponad 20 lat, czyli o psychologii. A bywanie w telewizji tak naprawdę jest taką przyjemnością, odskocznią od tej codziennej pracy, bo proszę mi wierzyć, że ta moja praca wcale nie jest jakoś szczególnie porywająca, kolorowa, aczkolwiek bardzo dla mnie ciekawa. Natomiast ta codzienność to są wykłady, szkolenia, to jest praca z pacjentami, więc telewizja to jest tylko taka odskocznia, którą bardzo lubię, muszę się przyznać. Maria Rotkiel podkreśla, że sporo osób zdaje sobie sprawę z tego, że warto korzystać z porad psychologów. Na szczęście dużo osób jest już przekonana co do tego, że jeżeli pojawiają się jakieś trudności, a w życiu każdej osoby pojawiają się trudności, w moim życiu też, trudności natury psychologicznej, czyli przeżywamy stres, przeżywamy jakieś trudne emocje, mamy jakiś problem do rozwiązania, coś się dzieje w naszej rodzinie, to warto pójść do specjalisty i to jest żaden wstyd pójść do psychologa, do terapeuty. Nasze zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak fizyczne i to, że czasami czujemy się gorzej, to tak jak czasami mamy katar, kaszel. Najważniejsze, żeby przekonać się do zawodu psychologa, czasami też psychiatry, który może nam pomóc, traktować to jako formę pomocy, wsparcia i nie zostawać z jakimś dyskomfortem, a czasami cierpieniem w samotności. Maria Rotkiel skierowała też kilka słów do widzów telewizji Lubań i mieszkańców miasta. Serdecznie pozdrawiam telewidzów telewizji Lubań i całe miasto i bardzo się cieszę, że Państwo mnie zaprosili. Już się nie mogę doczekać, kiedy zacznie się spotkanie. Ożywiona dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania Marią Rotkiel wykazała, jak bardzo tematyka związana z mędrami naszego umysłu jest nam bliska, niezwykle ważna i potrzebna.